Witam Państwa na kanale Stanisław Krajewski TV. Dzisiaj będę mówił o masonerii rysu francuskiego, o Aleksandrze Duginie, o masońskiej wizji ustroju światowego. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania. Jakiś czas funkcjonuje w polskim internecie kilka programów, znaczy w zasadzie to jest jeden program w kilku odcinkach, gdzie jakiś Polak przeprowadza wywiad z Aleksandrem Duginem. Przypomnę, że formalnie Aleksander Dugin jest doradcą Putina, natomiast od lat jest też jakimś guru państwowym, ideologicznym. Jego podręczniki obowiązują w szkołach rosyjskich dyplomacji, w szkołach wojskowych. Jest on okultystą. Ewidentnie reprezentuje masonerię rytu francuskiego i interesy tego, co sam nazywa tajnym zakonem okultystycznym, czyli GRU. No, ciekawe, w jego biografii w Wikipedii pierwsze słowa są następujące. Jest synem generała GRU. No i teraz ten Dugin w tych programach prezentuje właśnie jakby takie podstawowe twierdzenia nauk politycznych, które on reprezentuje, pewnej wizji ustrojów czy klasyfikacji ustrojów, jakie miały miejsce i jakie będą miały miejsce. No i teraz wymienia oczywiście kapitalizm, komunizm i później zaskoczenie faszyzm. Prawda? Czy to jest charakterystyczne dla Rosjan, że u nich największa obraza to faszysta? Zresztą u nas lewacy też w ten sposób postępują, że taka etykietka najgorsza, faszysta. No i ten termin faszyzm odnoszą głównie do Niemiec hitlerowskich. I teraz zobaczmy, że tutaj jest jakaś amatorszczyzna, jakiś brak profesjonalizmu albo jakieś ideologiczne nadużycie, bo faszyzm to jest ideologia, która nie obejmuje jakby całości ustrojów, czyli ustroju politycznego, gospodarczego i tak dalej. Ona w zasadzie nic nie obejmuje z tych ustrojów, tylko to jest ideologia pogańska, która z narodu czyni Boga, prawda? Mówi o rasie, mówi o narodzie i mówi, że wszystko dla tego narodu kosztem innych. I no to różne są tutaj akcenty czy przegięcia, mniejsze, większe, no bo jeszcze był faszyzm włoski, jeszcze był faszyzm hiszpański, taki najbardziej umiarkowany, najmniej agresywny, najbardziej z ludzką twarzą. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, bo komunizm, to kapitalizm, komunizm to jest ustrój obejmujący wszystkie sfery. Kapitalizm to nawet nie jest ustrój, prawda, bo to jest punkt dojścia liberalizmu, prawda? Zaczyna się wszystko od wolności gospodarczej i wszelkiej innej, a kończy się na braku wolności i kapitalizmie, czyli takiej wszechmocy koncernów, których liczba spada. Natomiast zauważmy, to akurat to wszystko mówię na razie na marginesie, zauważmy, że faszyzm włoski zbudował ustrój gospodarczy, małpując propozycję Kościoła katolickiego. Kościół katolicki w pewnym momencie zaproponował, to najlepiej widać w encyklice Quadragesimo Anno, ustrój korporacyjny. Prawda? To była koncepcja, w ramach której zmierzało się do tego, żeby gospodarkę stanowiły wyłącznie małe i średnie rodzinne firmy, żeby rodzina była autonomiczna, żeby była suwerenna i niepodległa gospodarczo, żeby rodzice i dzieci byli razem ze sobą. Natomiast włoscy faszyści wypracowali korporacjonizm faszystowski, czyli też podzielili całą gospodarkę na korporacje, ale tam
z jednej strony oddali władzę kapitalistom, to znaczy największym firmom, także docelowo zwykły Włoch stawał się najemnym pracownikiem, a władze w tych korporacjach nie dali działaczom gospodarczym, kapitalistom, tylko władze ideologicznie rzecz biorąc sprawowali tam funkcjonariusze partii faszystowskiej. Więc ustrój gospodarczy to był korporacjonizm tak specyficznie rozumiany. Natomiast zawsze miałem problem, jak uczyłem na Uniwersytecie Filozofii Politycznej ze studentami, bo jak ich pytałem, czy hitlerowcy, nazizm, to była lewica czy prawica, to studenci nieodmiennie każdego rocznika odpowiadali mi, to była skrajna prawica. Natomiast ja wtedy mówiłem, no ale przecież to się nazywało narodowy socjalizm. No i wtedy studentom szczęki opadały, zaczynaliśmy dyskusję, no i dochodzili do wniosku, że to jednak lewica. Ustrój gospodarczy to był narodowy socjalizm, czyli to był socjalizm, tylko nie proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, tylko wszystko dla danego narodu, dla czystej germańskiej rasy. No i, ale wracamy do Dugina. Dugin mówił, kapitalizm, komunizm, faszyzm i na końcu to te wszystkie ustroje minęły, mijają, kapitalizm mija na Zachodzie, komunizm mija w Chinach czy w Korei Północnej, faszyzmu już nie ma i będzie nowy ustrój, powrót do tradycji. No i teraz ktoś może, bo dzwonił do mnie taki młody człowiek i mówił, no wreszcie znalazłem idola, powrót do tradycji. Ale jak zaczęliśmy rozmawiać, no to ten młody człowiek sobie uświadomił, że poprzez tą tradycję Dugin rozumie pierwszą tradycję. Pierwsza tradycja, no to tak jak w Polsce, prawda? Są tacy, którzy mówią, no Polska zaczyna się od chrztu. A są tacy, którzy mówią, prawdziwa Polska była przed chrztem. Jeżeli chcemy być Polakami, no musimy odrzucić chrześcijaństwo, katolicyzm, a wrócić do kultu Boga Światowida i innych wierzeń słowiańskich, do tradycji, do Polski, narodowej tradycji. Bez sensu. Ale Dugin też o tym mówi. I teraz pytanie, czy Dugin jest jako ten reprezentant GRU, masonerii rytu francuskiego, jest tutaj odosobniony, czy on mówi coś, co mówi cała masoneria i co dzieje się we współczesnym świecie. Niektórzy przedstawiciele w swoim czasie, pan Michalkiewicz, niektórzy przedstawiciele liberalizmu mówili, powtarzali w najwyższym czasie, to w latach 90. było dosyć popularne, że Kościół katolicki jest lewicowy. Bo oni się odwoływali do tych dokumentów społecznych Kościoła, no i tam mówili, no to jest lewicowe, bo tu jakaś opieka, tu jakiś socjal, tutaj coś. Znaczy nie do końca tak było, prawda, bo katolicyzm nigdy nie wymusza. On tylko zachęca, namawia, prawda, człowiek, który kieruje się przykazaniem miłości bliźniego, daje drugiemu, biedniejszemu, bo chce, a nie dlatego, że musi. Taka jest różnica pomiędzy chrześcijaństwem a socjalizmem. Ale w każdym razie ci liberałowie, którzy mówili, że Kościół jest lewicowy, to powinni powiedzieć, że Cesarstwo Rzymskie jest lewicowe, było lewicowe. I teraz zauważmy, że Dugin, mówiąc o powrocie do tradycji,
tak naprawdę myśli o powrocie do Cesarstwa Rzymskiego. I zauważmy, że ta idea powrotu do Cesarstwa Rzymskiego, ona była żywa przez wieki, szczególnie wśród Niemców, a szczególnie żywa ona jest dzisiaj. I teraz zobaczmy, co to było Cesarstwo Rzymskie. To było apogeum pogaństwa. Prawda? Pogaństwo dojrzewało, zaczynało się tam od jakiegoś kultu Boga Rekina czy Boga Słońca. Liczba bogów się mnożyła, później pogaństwo dochodziło do wniosku, że w takim razie wszystko jest Bogiem, panteizm. No jeżeli wszystko jest Bogiem, to człowiek jest Bogiem, no ale nie każdy człowiek jest Bogiem. Taki Ham nie jest Bogiem, ale ja, inteligent, czy tam intelektualista, czy polityk, czy biznesmen, ja jestem Bogiem. Orfizm, taka religia się wytworzyła, orfizm, dokładnie ta sama doktryna co masonerii, i ta religia wytworzyła Cesarstwo Rzymskie. I teraz zobaczmy, dlaczego Unia Europejska się nazywa Unia Europejska, a nie Europejskie Cesarstwo Rzymskie? No chyba tylko dlatego, że nie chcieli być kojarzeni z Cesarstwem Rzymskim, ale tą ideę Cesarstwa Rzymskiego realizowali. I to Cesarstwo Rzymskie było państwem, pogańskim państwem wyznaniowym. I ono było jakby, tak jak powiedziałem, apogeum pogaństwa, czyli jakby pogaństwo doszło do ostatecznych wniosków we wszystkich dziedzinach, w dziedzinie politycznej również, w dziedzinie gospodarczej również, w dziedzinie kulturowej również. No i teraz, jak ono było skonstruowane? Uświadommy sobie te podstawowe kwestie, prawda? To było wielkie państwo obejmujące wiele narodów, z czego większość nad tych narodów to byli tak naprawdę, to były kolonie, to byli poddani. W tym Cesarstwie Rzymskim byli mieszkańcy tego Cesarstwa Rzymskiego i obywatele Cesarstwa Rzymskiego. Ci obywatele Cesarstwa Rzymskiego dzielili się na dwie kategorie. To były ścisłe elity, czyli ci, co rządzili Cesarstwem Rzymskim, co posiadali olbrzymie majątki. Zauważmy przy okazji, że gospodarczo Cesarstwo Rzymskie to było cesarstwo wielkich gospodarstw rolnych, wielkich farm, na których pracowało często tysiące ludzi, głównie niewolników, i wielkich zakładów rzemieślniczych. No byli pojedynczy rzemieślnicy, takich szewc, czy krawiec, ale były też olbrzymie, można powiedzieć, fabryki, prawda? Olbrzymie zakłady, w którym pracowało tysiące tych niewolników. No i teraz te elity, to było właściwe Cesarstwo Rzymskie. I teraz druga kategoria, to byli pozostali obywatele Cesarstwa Rzymskiego i ich obejmował, znaczy przez to, że byli obywatelami, ich obejmował socjal. No, czyli oni dostawali od państwa wszystko, jeżeli tylko potrzebowali, prawda? Czyli te słynne okrzyki chleba i igrzysk, prawda? Czyli no, nie mieli za dużych, to jest ciekawe, nie mieli ci zwykli obywatele, bo te elity, prawda, żyły jak królowie, prawda? Miały wszystko. Pamiętajmy o uczcie Lucullusa, gdzie Lucullus, robiąc taką spektakularną, specjalną ucztę, między innymi sprowadził z dalekiej Turcji, dzisiejszej Turcji, mówiąc pokazując miejsce, sprowadził nieznane nikomu owoce, znane dzisiaj w Polsce pod nazwą czereśń. No stąd czereśnie, uwaga na marginesie, są do dzisiaj jakby czymś takim, co na luksusowych przyjęciach się serwuje. Elity miały wszystko, a ci zwykli Rzymianie mieli potrzeby nieduże, chleba, igrzysk, chleba, to znaczy tak naprawdę chleba, oliwy i wina, prawda? Czyli chleb moczyli w oliwie i popijali winem, i to im wystarczyło jako taka podstawa. Znaczy oczywiście pewnie zjedliby chętnie więcej, ale jakby nie musieli. No i teraz była jeszcze ta reszta, która nie była obywatelami Cesarstwa Rzymskiego, i to byli niewolnicy plus cudzoziemscy robotnicy, prawda? Czyli jedni i drudzy to byli barbarzyńcy, czyli takich nazywali
Rzymianie i z reguły to byli barbarzyńcy, ściągnięci gdzieś z daleka, zyskani w czasie wojen, porywani, kupowani, między innymi Rzymianie kupowali na terenie dzisiejszej Polski, czasami całe wsie im tu kacykowie rządzący sprzedawali. No i napływali różni ludzie z całego ówczesnego świata do Cesarstwa Rzymskiego, żeby tam zarobić pieniążki i wracali do siebie albo i nie wracali. No i zobaczmy, że to jest wizja. A jeszcze jedna rzecz, to możemy tutaj znaleźć bardzo szczegółowe informacje u Feliksa Konecznego. On opisuje, jak wzrastała liczba przepisów prawnych w Cesarstwie Rzymskim, jak rosła administracja, papierologia, korupcja, jak podatki, coraz nowe, większe podatki kolejne, starano się wyeliminować korupcję, kiedy już była zwyczajowa korupcja, że za pozwolenie takie a takie daje się złotą monetę, no to wprowadzano podatek, złotą monetę za to pozwolenie i uważano, że korupcja w ten sposób zostanie zlikwidowana, ale korupcja gdzieś tam się pojawiała w innym przypadku, czy gdzieś tam z boku. I pytanie zasadnicze, czy Cesarstwo Rzymskie było państwem komunistycznym? Znaczy, pytanie jest żartobliwe w zasadzie, bo komunizm powstał grubo ponad 2000 lat potem. To komunizm czerpał z Cesarstwa Rzymskiego. Prawda? Czyli to wyglądało zupełnie inaczej. Natomiast można by powiedzieć tak, że czy to komunizm, czy kapitalizm, czy Cesarstwo Rzymskie, czy Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, czy Unia Europejska, to wszystko jedno i to samo. To jeden z opozycjonistów rosyjskich, który opuścił Rosję, uciekając do wolnego świata, powiedział: uciekłem ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, a trafiłem do Związku Socjalistycznych Republik Europejskich. No to się zorientował po paru latach pobytu na Zachodzie. Także Dugin mówi o Cesarstwie Rzymskim, ale o tym myślą w Europie, o tym myślą w Stanach Zjednoczonych. To jest doktryna masońska. Zauważmy, że Cesarstwo Rzymskie było doktryną orfizmu. Powstało w efekcie realizacji doktryny orfizmu. Więc wracamy do pogaństwa, wracamy do tego pierwotnego pogaństwa, prawda? I cała ta demoralizacja, ten homoseksualizm, te Sodoma i Gomora, które były w Cesarstwie Rzymskim, zresztą rodziły się wcześniej w starożytnej Grecji, to wszystko powraca. I astrologia, i okultyzm, i różne czary mary, i myślenie nieracjonalne, prawda? Emocje dominujące, wiara w coś, kiedyś to była wiara w jakiś urok, teraz jest to wiara w jakąś szczepionkę, czy tam w coś innego. No i Dugin wie, co mówi, i Dugin jako reprezentant masonerii rytu francuskiego, reprezentant masonerii rosyjskiej, wie, co mówi, prawda? Mówi dokładnie to, co dzisiaj mówi cały ten masoński świat. I jedna uwaga na koniec, że diabeł zawsze odwraca porządki, wszystko stawia na głowie. I kiedyś było tak w normalnych czasach, w średniowieczu, po średniowieczu, że jak się zobaczyło objawy pogaństwa, to mówiło się ciemnota, zacofanie. Przyszedł czas, że poganie, ci dzisiejsi poganie, pokazują nas palcem, nas, to znaczy katolików, nas, prawicowców, nas, tradycjonalistów, i mówią ciemnota i zacofanie. A to oni są faktycznie ciemnota i zacofanie, i oni tą ciemnotę i zacofanie w coraz większym stopniu realizują. I to powinniśmy wiedzieć. Dlaczego to mówię? No bo wielu z nas uważa, przyznaje, w części uważa, że to nie jest ciemnota i zacofanie, że to jest jakiś postęp, że to jest jakaś normalność, że to jest jakiś świat cywilizowany. Ten świat jest coraz mniej cywilizowany i coraz mniej kulturalny i coraz mniej moralny, bo
ten świat jest pogański, a pogaństwo to ciemnota, zacofanie i satanizm. Dziękuję bardzo.